podjęciu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian. Budżetu, aha. Już jadę. Już za... Tak. Dobry wszystkim. Otwieram 39. sesję Rady Gminy Dynów. 7 kwiecień 2022 rok. Stwierdzam, że dzisiejsze głosowania będą prawomocne. Wszyscy radni obecni na dzisiejszej sesji. Na dzisiejszej sesji witam radnych gminy Dynów, witam pracowników gminy Dynów, pana wójta Wojciecha Piecha i sekretarz Zofię Kalaską, skarbnika Wojciecha Cymbalistę. Witam pracownicę szefową biura obsługi, panią Agatę Pycha. Witam sołtysów z gminy Dynów. Szczególnie witam nowego pana sołtysa Donicy Piotra Kamińskiego. Witam pana. Porządek dzisiejszej sesji został radnym przedstawiony. Nie było żadnych zgłoszeń, zmian nie będzie. Przechodzimy do punktu pierwszego. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2022 rok. Proszę o krótkie scharakteryzowanie pana skarbnika w tym punkcie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Tak jak już zostało powiedziane, dzisiejsza sesja jest podyktowana przede wszystkim koniecznością prowadzenia zmiany, które Państwo otrzymaliście, może tak jak zostały zaproponowane, na szybko omówię te zmiany. Proszę Państwa, proponujemy tak, zmniejszenie dochodów budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 1 344 448 zł 7 groszy i z tego 310 607 99 groszy na dofinansowanie remontu dróg gminnych, i to jest zadanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zmniejszenie jest spowodowane tym, że w związku z rozstrzygniętym przetargiem kwota na przetargu wyszła niższa o tą kwotę dokładnie, która tutaj została Państwu zaproponowana, więc musimy zmniejszyć dofinansowanie. Natomiast, tak jak już powiedziałem wcześniej, zakres rzeczowy musi pozostać taki sam, nie jest możliwe jego zwiększenie. No i tu jest jakby ten powód podstawowe tego zmniejszenia. Proponujemy zmniejszyć też w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dynów o kwotę 1 033 840 zł 8 groszy, ale to zmniejszenie spowodowane tym, że to zadanie jest przewidziane do realizacji na 2 lata. Niestety ten zakres rzeczowy, który jest do wykonania, mimo mniejszej wartości tego zadania, zakres realizacji nie umożliwia wykonania tego zadania w ciągu jednego roku. Także to dlatego tutaj zmniejszamy, ale te pieniążki przechodzą na rok 2023. Zwiększamy dochody w zakresie pomocy społecznej o kwotę 16 668 zł. To jest, proszę Państwa, tak jak powiedziałem wcześniej, to dla Państwa troszkę nowość i tutaj no musimy takie działanie podjąć w zakresie przyjęcia dochodów z Funduszu Pomocy Uchodźcom z Ukrainy i przeznaczenia tych pieniążki na wydatki dla nich, na pomoc dla nich. Dlatego tutaj kwota 15 300 zł znalazła się na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy i kwota 1368 zł, może nie są to duże pieniądze, ale jednak są i na pewno pomogą, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Kolejne zmiany to są zmniejszenia wydatków o kwotę 1 344 448 zł 7 groszy. I te zmniejszenia są w takiej samej wysokości, z takiego samego tytułu, jak były zmniejszenia dochodów. Czyli mamy zmniejszenia w zakresie remontu dróg gminnych w ramach dofinansowania środków rządowego Polski Ład i milion, tu mamy 310 607 zł i 99 groszy, a tu jest 1 030 840 zł i 8 groszy w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w gminie Dynów. Tak jak powiedziałem wcześniej, jedno to jest zmniejszenie w związku z rozstrzygnięcie przetargu, czyli po prostu taniej będziemy mieć te drogi zrobione, a drugie zmniejszenie wynika z przeniesienia, inaczej rozdzielenia tej inwestycji na rok 2022-2023. I proponujemy zwiększenie wydatków na 2022 rok o kwotę 144 919 zł 62 grosze
i z tego kwota 43 tysiące, już są nasze pieniążki własne gminy, na remont dróg gminnych w związku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. To jest kwota przeznaczona na inspektora nadzoru. Też mówiliśmy o tym, że inwestycja jest wymagająca, duże pieniążki na ten cel przeznaczone, szeroki zakres w ogóle realizacji tego zadania, dlatego tutaj musimy mieć inspektora nadzoru z zewnątrz, który nam po prostu tej inwestycji przypilnuje. Kolejna zmiana, zwiększamy w zakresie zadania, proponujemy zwiększyć w zakresie zadania poprawy efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Dynów to kwota 56 851,62 zł. I tutaj, tak jak Państwu już wspominałem, w tej kwocie mieści się, mieszczą się inspektorzy nadzoru. Przynajmniej dwóch, pan wójt mówi, że trzech będziemy musieli mieć, ale ja tutaj, z tego co ja wiem, branża sanitarna, czyli centralne ogrzewanie i branża ogólnobudowlana, do budowlanki po prostu. Kolejna zmiana, kolejna propozycja to jest wykonanie instalacji zentralnego ogrzewania w budynku domu strażaka w Bakuszu na kwotę 13 tysięcy złotych. Jest to jakby pomoc dla strażaków, żeby tą instalację ucywilizować, o tak to nazwę, w budynku. Kwota 15 tysięcy złotych jest przeznaczona, próbujemy przeznaczyć w zakresie oświaty i wychowania w szkołach podstawowych na remont sali lekcyjnej w szkole podstawowej w Ulenicy i to jest dołożenie do pieniążków, które sołectwo Ulenica sobie przeznaczyło, mieszkańcy sołectwa Ulenica we wniosku Funduszu Sołeckiego przeznaczyli sobie na remont sali lekcyjnej z przeznaczeniem na Świepice, taki jest dokładnie zapis tego zadania Funduszu Sołeckiego. Kolejna zmiana, kolejna propozycja zmian to w zakresie pomocy społecznej. Świadczenia społeczne i to, o czym mówiłem wcześniej, to jest pomoc dla mieszkańców, nie mieszkańców, uchodźców z Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy w kwocie 300 zł, bo tak zostało przewidziane przez polski rząd w takiej wysokości to świadczenie w kwocie 15-300 ogólnej i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy po 1368 zł. Tak jak powiedziałem wcześniej, są może to niewielkie pieniądze. Natomiast na pewno niektórym osobom, które jakby ciemno uciekły przed tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, to naprawdę będzie potrzebne. Tak jak wspominałem, nie mamy na razie rozporządzeń, czyli aktów wykonawczych do ustawy o pomocy dla uchodźców z Ukrainy, natomiast to musimy działać dlatego, żeby te zadania realizować i tym ludziom po prostu pomóc, finansowo pomóc. Kolejna zmiana to jest kwota 400 zł na zakup usług pozostałych w zakresie pozostałej działalności kulturze i dziedzictwa narodowego. I tak jak wspominałem, to są jakieś pieniążki potrzebne na transport, z tego co pamiętam, to mamy wyposażenie naszych domów kultury z projektu realizowanego finansowania ze środków Unii Europejskiej. Po prostu tu musimy jednak ten transport tego wyposażenia pokryć z naszych pieniążków. Pozostałe zapisy w uchwale, to tak jak Państwo macie, to są już takie formalno-prawne zapisy. Jakby było jakieś pytania, to proszę bardzo. Ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o głosowanie. Wyniki głosowania za 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała nr 39/231/2022 roku Rady Gminy Dymnów z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2022 rok została podjęta. Następny punkt, podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok 2022. Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję. Proszę o głosowanie.
Wyścig głosowania za 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała nr 39, przyłamana przez 232 2022 roku Rady Gminy Dym z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 została podjęta. Następny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy Dymów nieruchomości stanowiących własny skarbu państwa w obrębie Bachusz. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 9 litery a w związku z artykułem 7 ustęp 1 punktu 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym dziennik urzędowy 2022 roku z późniejszymi zmianami. Artykuł 5 ustęp 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku, 90 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, dziennik urzędowy z 1990 roku, numer 32, pozycja 191 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy uchwala, co następuje. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy Dynów nieruchomości, no jak to są drogi, położone w obrębie Bachusz, stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych o ewidencji gruntów numer 716 o powierzchni 0,42 ha, numer 868 o powierzchni 0,45 ha, numer 943 o powierzchni 0,21 ha, numer 1147 o powierzchni 0,32 ha, numer 1188 o powierzchni 0,1 ha. Paragraf drugi. Nieruchomości opisane w uchwale pierwszej. Uchwałę przyjmuje w celu realizacji zadań własnych gminy Dynów. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dynów. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o głosowanie. Wyniki głosowania. Za 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała nr 223/2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy Dynów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w obrębie Bachusz została podjęta. Następny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy Dynów nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa w miejscowości Bachusz. Pawłokoma. Uchwała nr 234/2022 Rady Gminy Dynów z dnia 7 kwietnia 2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy Dynów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w obrębie Pawłokoma. Na
Na podstawie artykułu 18 ust. 2 litera, 9 litery a w związku z artykułem 7 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik urzędowy 2022 roku, pozycja 559 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, dziennik urzędowy z 1990 roku, numer 32, pozycja 191, z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Dynów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy Dynów nieruchomości drogi położonej w obrębie Pawłokoma, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntu numer 178/1 o powierzchni 00317 h. Paragraf drugi. Nieruchomości opisane w paragrafie pierwszym uchwały przyjmuje się w celu realizacji zadań własnych gminy Dynów. Paragraf trzy. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dynów. Paragraf cztery. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę, dyskusję. Nie ma, zamykam dyskusję. Proszę o głosowanie. Wyniki głosowania. Za 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała nr 234 z 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy Dynów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w obrębie Pawłokoma została podjęta. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy Dynów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w obrębie Ulanica. Uchwała nr 235 2022 roku z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy Dynów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w obrębie Ulanica. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a w związku z artykułem 7 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik urzędowy 2022 roku, późniejszymi zmianami, pozycja 559 z późniejszymi zmianami, artykuł 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku, przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, dziennik urzędowy z 1990 roku, numer 32, pozycja 191 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy uchwala, co następuje. Tutaj jest tych działek no, kilkanaście, nie będę wymieniał. Są na stronie internetowej, można się zapoznać, lub pokoju 20 Urzędu Gminy Dynów. Kto by jest zainteresowany, można się skontaktować i tutaj, ponieważ jest tutaj, no, zeszłoby dużo nie zapamiętania. Paragraf 2. Nieruchomości opisane w paragrafie 1 uchwały przyjmuje się w celu realizacji zadań własnych Gminy Dynów. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dynów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o dyskusję. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania.
Wyniki głosowania. Za 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała nr 235 2022 roku Rady Gminy Dymnów z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie drodze komunalizacji na rzecz gminy Dymnów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w obrębie Olenica została podjęta. Następny punkt. Wolne wnioski, zapytania. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Proszę, pan wójt jest tutaj. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie przede wszystkim skarg budżetowych. To jest nam w tym momencie bardzo potrzebne. Szanowni Państwo, omawialiśmy to wszystko na komisjach, ale myślę, że mieszkańcy naszej gminy, którzy są zainteresowani, powiem tylko tyle, że my podpisaliśmy w tym tygodniu umowę na realizację, na remont dróg gminnych. To jest nieprawda, tylko 19 dróg gminnych. To jest ponad 13 km dróg, gdzie są już, można powiedzieć, stan taki słaby tych dróg, będą nowe nakładki, co poprawi na pewno to bezpieczeństwo i wizualnie naszą gminę. Mamy na to zadanie przeznaczone 4 300 000. Myślę, że będzie to bardzo fajnie wyglądać. Drugie zadanie to jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Też wkład z budżetu gminy to jest 200 000 zł, gdzie będziemy poprawiać energetycznie te budynki, 12 budynków na terenie gminy. To są przede wszystkim wszystkie domy strażaka, domy ludowe, domy kultury, które tutaj mamy. I myślę, że to zadanie też będzie poprawić tą efektywność tych budynków i wizualnie to będzie dużo lepiej wyglądać. No naprawdę to są duże pieniądze, jak w tej gminie, tak pracownicy nawet mówią, że takich przetargów jeszcze tutaj w gminie nie było. Szanowni Państwo, tak Państwo widzą, przy wkładzie 200 000 realizujemy bardzo duże zadania i w ten sposób i Państwo, i tak pracownicy też uczą, że jakieś bezpodstawnie pieniędzy nie wydajemy, tylko trzymamy te pieniążki, których dużo może nie mamy, ale trzymamy na wkłady własne do projektów. Tych projektów naprawdę jest złożonych już około 15 i jeżeli wiadomo, może wszystkie nie przejdą, ale tylko i wyłącznie musimy bazować na projektach. Czy domy kultury tutaj, gdzie wyposażenia, remonty do domów kultury, tak samo. Może nie duże pieniądze, ale jeżeli dostajemy 200 000, a wkładamy 20-30 wkładu własnego, no to w ten sposób możemy pracować i rozwijać gminę, bo inaczej tutaj na pewno się tego nie da zrobić. Wczoraj, tak jak Państwu mówiłem na komisjach, też Państwo osobiście nie słyszeli, miałem zaszczyt, mogę tak powiedzieć, uczestniczyć w takiej międzynarodowej konferencji w Urzędzie Marszałkowskim z Unią Europejską odnośnie przydomowych oczyszczalni. Zostałem zaproszony przez marszałka, gdzie mieliśmy opowiedzieć problemy związane z realizacją tego projektu, gdzie realizowaliśmy to w Naturze 2000. Jest zapewnienie komisji, jeżeli tylko będą środki, pojawią się programy i komisja też chciałaby zrobić nacisk właśnie na taki program oczyszczalni przydomowych. Czy to będą oczyszczalnie indywidualne, czy oczyszczalnie, gdzie można pociągnąć nawet jedną miejscowość. Tak w przypadku, ja już tak od razu na konferencji pomyślałem, że mamy miejscowość Wyręby, gdzie można było taką oczyszczalnię postawić. Jeżeli będą fajne środki, to do takiej oczyszczalni całe Wyręby można by było podpiąć. Mamy teren, mamy działki i w ten sposób można by było to zrealizować. Ale to jest, mówię, to cośmy zrobili nawet w Naturze 2000, to jest 124 oczyszczalnie, to już jakiś wpływ na poprawę środowiska będzie na pewno miało.
Jeżeli jakieś pytania jeszcze tutaj do mnie, to proszę pytać. Ja tylko jeszcze odnośnie realizacji tych dróg, bo prace już się zaczęły. Sądyści będą informowani, myślę, że z wyprzedzeniem, bo firma wjechała bardzo szybko. Ja byłem podpisać umowę, a firma już ten sam dzień była na terenie. Nawet ja o tym nie wiedziałem do końca, ale w tym momencie pracownicy tego mają dopilnować i informować sołtysów, które drogi będą zamknięte, na których drogach będą robione nakładki, żeby też mieszkańcy, gdzie wyjeżdżają do pracy, żeby im nie zamknąć drogi, żeby mogli wyjechać. Myślę, że pracownicy to wszystko przypilnują. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa radnych? Nie, nie słyszę. Zamykam 39. sesję Rady Gminy Dyduch. Dziękuję za przybycie. Nie, 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 nie